mamy ekstra modę, muszę powiedzieć to z ręką na sercu, bo naprawdę te stylizacje bardzo mi się podobają. Chodzi o taki glam rock, czyli połączenie coś na Sylwestra, ale trochę z takim mocniejszym pazurem. Jest z nami Justyna Kozerska, stylistka. Dzień dobry. Justa, witam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, bo po raz drugi się widzimy już w studium. Tak, i na pewno nie po raz ostatni. Nasza pierwsza modelka, czyli Alina, ma... Musi być wysoki but. Jeżeli stawiamy na glam rock, to pamiętajmy o wysokiej platformie z przodu i słupku z tyłu. To, co mi się podoba właśnie, to jest, są te frędzle. Tak. I to jest ten rockowy właśnie taki styl. To jest ten rockowy styl. Fajnie wygląda w przełamaniu z tym cekinem, bo przecież Sylwester. Niebawem. Więc jeżeli postawimy na takie kolorowe spodnie, to lepiej troszkę stonowaną górę, żeby nie przesadzić. Modelka nasza ma na imię Ania. Tak? I tutaj u niej widzimy, też są cekiny. Czy to nie są cekiny? To są takie jety? To są takie jety. One są trochę bardziej rockowe niż te przed chwilą tutaj różowe. To są jety. U Ani jest postawione... To odważne. Dziękuję. Super, to w ogóle nasza trzecia modelka, Renata. Co ma na sobie? Co ma na sobie? Renata ma na sobie super wygodny kombinezon, więc tutaj nie możemy się przejmować, że coś tam się wydarzy. A, czyli to jest kombinezon. To jest kombinezon. Pod spodem mamy założone body, więc też nie ma jakiegoś głębokiego dekoltu. Jest taki jakby golf. Jest tak jakby golf. Możemy. Tak, jeżeli jest to w takiej stylizacji, to jak najbardziej. Co, stawiamy na jakąś dużą, odważną biżuterię. To całej świecącej sukience, prawda? Nie. Tylko może to być połączenie i świecącej. Chcemy się cieszyć, chcemy się chwalić i wyjątkowa gala dziewczyny, które schudły naprawdę, no w sumie to chyba ponad 200 kg.